Cześć, witam was z tej strony ja, czyli Światek 6, ze mną jest jak zwykle Cetros, cześć wszystkim. I witamy was w naszym czwartym odcinku naszej serii Zagrajmy w Simulator Farmy 2011 na multiplayer. Dokładnie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się sprzedawaniem zboż i czym jeszcze, i się zobaczy. To znaczy, nie mamy jakiegoś takiego głębszego planu na No dokładnie, ale chcieliście lesa, tak więc robimy go. Dobra, tak więc właściwie Cytrus będzie sprzedawał wszystko, to ja pojadę wam coś pokazać. Które auto było moje, lewe czy prawe? Lewe. A mnie trochę słońce na niego nachodzi. Co? Jeszcze raz, bo motor jechał. Lewe. Dobra. Ale tnie mnie jak chodzę. Jadę wam pokazać wiadukt, który widać tam w tle. Ogólnie to ile masz kasy? Kasy? No. 2000 mi przelałeś. O, faktycznie, kurde. Mieliśmy tego rzepaku. Jedną szczepą mogłem jechać. Nie, czekaj, jeszcze pykałem. Tam potem pojedziemy też na skocznie. Ogólnie pozwiedzamy trochę wyspy, te drugie część, tą drugą część naszej wyspy. No i może praskę kupimy. No, praskę może kupimy, to robimy coś z praską. Dobra, gdzie teraz najlepiej sprzedawać rzepak? To znaczy dzisiaj nic z praską nie porobimy. No tak, tak, kupiłem najwyżej. Młynie, gdzie jest teraz młynie? Bo rzepak mamy sama, z rzepaku nie wylatuje siano. Okej, okay, a młynie? Ale Audi ma siłę, pod górkę podjechało. To jest jakiś stary kościół czy coś? Ja tam nie wiem. Wow. O, pociąg jechał akurat. Tam jest dalej gdzieś fajny. Dobra, ten. Ja jadę już. Spoko, tu jest parking jakiś przy plaży. Wow. Ale nie nosi. Dobra, tu jest parking taki fajny. Wow. Dobra. Parking przy plaży. Tak. Teraz jedziemy. Gdzie myśmy mieli jechać? Aha, na skocznie. Czyli co, odcinek taki bardziej turystyczny, tak? No chyba tak, no bo nie ma co za bardzo do roboty dzisiaj. Ja wiem, ja tą praskę szybko kupię. Ale praską i tak nic nie porobimy dzisiaj, bo nie mamy czy tego, co zbierać. Jak nie ma, przecież tam jest trochę tego, tych pól ściętych. Aha, tam tych pierwszych? No na przykład. A, no to tam, no to w sumie można. A ile kosztuje ta przyczepa do tego? Do no, nie, zbierania? Czekaj, ja luknę. Zwierzęta, moldy, nie, traktory, nie kombajny, nie przyczepy. Dobra, czekaj, to może ja teraz kilka ważnych informacji mogę powiedzieć? Co? Jeszcze raz? Kilka informacji teraz. No mów, uwaga. Mów. Słuchaj mnie teraz, bo nie będę powtarzał drugi raz. Napiszcie pod tym filmikiem, czyli w czwartym odcinku LS-a, czy chcecie, no nie powiem często, że nie spodziewajcie się LS-ów co drugi dzień. Postaramy się tak mniej więcej co tydzień. Ale chodzi o to, że mamy troszkę problemy z Terrarium odnośnie multiplayera, tam się świat nam czasem nie zapisuje coś. Ale postaramy się to naprawić w najbliższym czasie. A pytanie brzmi, czy chcecie oglądać, znaczy, bo Survivala i tak nakręcamy, ale czy chcecie oglądać Terrarię za jakiś czas, nie wiadomo kiedy my to, czy w ogóle naprawimy, no powinniśmy to naprawić. Czy chcecie czekać na LS-a tam tydzień, czy może trochę krócej, no bo jednak trochę trzeba wyrenderować, tak dalej. No ale widzę, że jesteście bardzo za LS-em, piszecie nam w komentarzach, żeby to nagrywać, że tam sami widzimy w statystykach najwięcej wyświetleń ma te LS-y i tak dalej. Oczywiście jeszcze mamy kilka przygotowanych dla was timelapsów, które też wrócimy za jakiś tam czas. No i zbliża się. No powiedzmy, że jesteśmy około, mamy 15% tej budowli, o której mówiliśmy tam chyba w pierwszym timelapsie, czy coś, że nakręcimy taką prezentację, ale nie powiem, co to będzie do końca. Na pewno powiem wam, że to jest coś takiego większego. To nie jest figura, ani nic. Coś fajnego. Już nie powiem więcej. No, czyli pytanie brzmi, czy chcecie częściej LS-a, czy chcecie częściej Terrarium?
Znaczy, Terraria będzie częściej, jak odblokujemy. Na razie staram się LS-a nagrywać, nie? No, bo nie mamy jak nagrywać. W ogóle się wypowiedzcie, ale pod tym filmikiem. Nie spamujcie na PB, chociaż też możecie, ale pod tym filmikiem napiszcie i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. Żebyśmy mieli, wiecie, wiadomość, że... Bo jednak też chodzimy jeszcze do szkoły, co prawda jest maj. Znaczy do szkoły, no do gimnazjum już. No to też do szkoły, dobra, mniejsza o to. Też jest maj, niby jeszcze miesiąc, no ale... Oceny czasem trzeba poprawić, także... No ale w miarę możliwości nagrywamy, także... Także się wypowiedzcie i tyle o... Dobra, ile masz kasy? 55 533. Okej, okay, masz traktor, to ja już kupię może tą praskę. A ile ty masz kasy? Ja mam 150, 160 prawie. Może by starczyło jeszcze na tego dzisiaj. Na wszczepę samozbierającą do Bel. No dobra, to czekaj, to może ja... Chcemy cofnąć. Prasa, krom. Dobra. Kupiłem prasę, idź ją odebrać sobie, jak chcesz. Spoko. A weźmy prześlij wszystko, całą kasę, to zobaczy, czy styknie. Na co? No na tą przyczepę, nie? Samozbierającą. No dobra. A i w ogóle, bo... Widzimy tak, że nasz kanał się dosyć rozrasta, za niedługo może powstanie Facebook, tak dalej, tak dalej. Widzimy, że no doceniacie nasze materiały, trochę subskrybentów mamy, widzów, także wielkie dzięki. Dokładnie. Tak. No nie spodziewałem się, że tak w krótkim czasie już tyle widzów, tak dalej. No, dobra, przedłużając. Tym bardziej, że naszym filmom do perfekcji trochę brakuje jeszcze. No. Tak. A, czekaj, a ile ten? Ta przyczepa? Przyczepa 110. 110. Tak nie jest przyczepa, to jest maszyna, jak ty wiesz. 110, a ja mam, kurde... A ja mam 102. A nie mamy nic takiego do sprzedania? Szczerze, to jak stoi pszenica? Mam kratkę pszenicę, tak? No pszenica to dupa. I tak się wyrażę. A co, ale mi z rzeczy takich chodzi. Cześć, stary spiskiwacz, to no. Pługał, ale i tak nie starczy, bo to 4700 tylko. Bo i tak orać nie będziemy, bo to tylko czas marnuje. Ja tam wezmę może, nie sprzedawać, ja tam może wezmę tej pszenicy, to jest 8 ton, nie? Nawet nie, weź dosłownie kilka. Sprzedałem, dobra, ja sprzedaję pół. Ile masz? Przesyłaj od razu. Wszystko poszło na ciebie. A nie, ja nie mogę sprzedawać ani kupywać. No nie wiem. Mniejsza z tym. Ty musisz kupić i wtedy tego. Sprzedać i wtedy kupisz przyczepę. Gdzie jest pół? Gdzie jest przyczepa? Nie maszyny. Dobra, do mnie trochę poszło kasy. 6000, więc wystarczy, że wezmę około tak 5 ton. Ja ci tam jeszcze dodałem 2000 ponad. No, no dobra, to wezmę z 2 tony. Faktycznie opłaca się? No trzeba jakoś, nie? No dobra. Ja pojadę, będę już robił w polu. Ja orientujesz się, ile wypominam słomę na tą belkę, nie? Staje się mniej więcej? Mniej więcej, nie wiem, stówę chyba za jedną tą belkę. A to nie kąt jest jakiś zysk? Nie, jakiś na pewno jest. Tylko kurde, no my możemy to zebrać, co nie? Ale jeszcze musimy mieć ten widłowy wózek. No. Ale to już raczej na pewno, raczej na wtedy. No chyba w tym odcinku nie damy radę. No raczej nie. Tem. Ale to dziwnie wygląda. Ciągnik stary jak but z nową tą prasą. Ona taka bycza jest, co nie? Taka... No bycza. Wyższa jest tak z półtorej raza. Znaczy o pół raza wyższa. Idziemy na skróty czy nie? Dobra, jedziemy normalnie. No, będzie już 10 minut. No,
9,50. A właśnie. Czekaj, co następnym by było odcinku? Następnym, jakbyśmy uzbierali trochę kasy, a nie, kurde. No bo ja właśnie nie wiem, czy opłaca nam się na przykład nagrywać, jak poświęcać jeden odcinek 40 minut, jak tylko kultywujemy, czy... No właśnie nie wiem. Nie wiem, czy to możemy na nagraniu, nie wiem, to podlewać, zasiać i tak dalej, ale czy chcecie też to napisać w komentarzach? Czy wam to pasuje, żebyśmy poza nagraniem już tak użyźnili ziemię i w ogóle, żeby tylko na nagraniu na przykład ścinać, czy tam podlewać, siać i tak dalej. Kosić, siać i to pewno. To jednak trochę czasu leci, nie? No chyba, że was to satysfakcjonuje i lubicie, jak na przykład Zbatek 6 kultywuje i tak dalej, tak dalej. Chyba, że im po prostu chodzi o to, żebyśmy dużo gadali, a nie grali. A, jak chcecie, to nie wiem. Też możecie napisać, możemy jakieś audiologii robić, jak chcecie, nie? No. Piszcie ogólnie propozycje, jakie macie i tyle. No. Dokładnie. Dobra, czekaj, styknie mi już? Chyba styknie. No, u mnie jest 4900 na koncie. A, ja już nawet ze swojej grupy. Aha, dobra. Krótki ten 2000 był. Zostało. No, no to mamy 6000 na koncie. O, ja mam prawie 5. Ty, a ty jesteś ten? Jak się nazywa? Płynął na tą taką wysepkę, jest takie wielkie tutaj jeziorko. Koło... chyba koło młyna. Koło młyna? Widzisz to na mapce, tak mniej więcej? To jest u góry. Czekaj. Ta wysepka, są tam góry. Chyba byłeś już tam. Nie wiem, nie widzę u siebie na mapie. Nie wiem, może byłem, może nie. Ale miałem jechać na tą skocznię taką. To pod koniec odcinka pojadę tam. Bo mówiłem, że pojadę na skocznię, tylko nie pojechałem ostatecznie, bo żeś zaczął gadać o tym film. Więc pojedziemy pod koniec odcinka, we dwójkę skoczymy jej w powietrze, skończymy odcinek. A. Co jeszcze? Nie wiem. No ja też. Dobra, idę ten. Tą przyczepę zbierającą na naszą grupę przywiozę. Czy kupujesz tą najlepszą praskę, czy tą słabszą? Tą najlepszą. No. No tam wiesz, dużej różnicy w cenie nie ma, a jednak... No, 8000. No, kupiłem, no. Dobra, to jak ty z tej skocznej przyjesz, to już można zacząć ten. Cholerka, mam trochę za głośne dźwięki zbyt. Teraz obacz. A, jeszcze piszcie. Fajna, dobrze, ma. Ona ma chyba małą pojemność. Niby taka duża, a nie wiem, 20, będzie 16. Nie chcę nic mówić, ale ta praska robi okrągłe bele. Pierdzielić. No nie. Nie wiem, właśnie, nie wiem, czy one wejdą na tym przyczepie. Właśnie nie wiem, to zaraz zobaczę. A gdzie ty w ogóle jesteś? No jestem na tym polu tego. W pierwszym odcinku to żeśmy kosili. No tak, bo ja myślałem, że my weźmiemy to pole, tylko nas tylko górka tak blisko. Ale tam rozumiesz, że po rzepaku nie ma żadnej słomy. Czego tak? Bo po rzepaku nie ma, po rzepaku się wszystko rozstawia. Rozdrabia. No, ja. Najwyżej się składa tą traskę i ja też mogę stwierdzić, że się wątpię. Najwyżej sobie fail. Co ci tam tak pisze? Traska, że jest pełna. Będę musiał się chyba za chwilę wylogować. I... tego, i ściszyć dźwięki z gry. Może tylko wcięcie czy coś. No to za chwilę dokończę ten pasek jeszcze. I zrobimy krótkie cięcie, bo naprawdę są za głośne te dźwięki. Dobra. To robimy króciutkie cięcie i za chwilę będziemy jak tylko ściszę dźwięk. Pa, pa. Cześć, witamy was powrotem. Niestety nie ściszyłem dźwięków, bo już się nie dało, bo jest już na najniższym poziomie, ale mniejsza z tym. Tak, i był olbrzymi fail. A bardzo. Mianowicie ta praska właśnie, jak gdzieś robi te kółka,
A ta nasza przyczepa samozbierająca nie zbiera tych bel w kółkach takich. No dokładnie. I trzeba sprzedać teraz praskę. No ja sprzedaję. No właśnie. Chyba zniknęło. I na to wygląda, że zmiana planów, bo nam już tutaj jedno... Ty, a opłaca mi się w ogóle wracać z tą przyczepą? Nie, nie opłaca się. No dobra, właśnie. Wracaj tak normalnie. Wracam na tego, na kombajna i koszę tutaj rzepak. No bo rzepak właśnie na górę. Wow, 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 wow. Spadek FPS-ów do 13 nawet. Weź prześlij mi kasę. Już, już, już. Ja ci się teleportowałeś? Tak, tak. Można było. No, taki kawa miałem iść. Dobra, ja ci tam. Właściwie z tamtego pola jest tego. Przyczepę ci przyniosę. Czekaj, czekaj, bo mi FPS-y spadają. Dobra, już trochę podrosłem. Mamy 62 tysiące, czyli jesteśmy 50% dopiero. Nie no, rzepak sprzedany będzie bity. Mam nadzieję, że jeszcze pszenica by mogła na tego skoczyć. Wow. Wow, 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 co to było? Włączenie światła i taki większy... Większa ścinka. Dobra, po prostu musisz mówić głośniej. Co? Po prostu musisz mówić głośniej. Dobra, też ci tutaj wiesz. Przyczepę postawiłem. I praktycznie to co ja mogę teraz. Mam minus 0 zł. Jak minus 0 zł? No tak mu nie piszę. Zobaczysz sobie na nagraniu. A zobaczę, zobaczę. Kurde, no jaki fail. Ale. No nie pisało, weź tam pokaż. No nie, no nie pisało, no. Już pokażę. I macie. Przeczytajcie. Czy gdzieś tutaj jest. Że to robi. Że robi okrągłe. Tutaj. Chron, komprima, coś tam, coś tam, coś tam, to idealna prasa, jeśli poszukujesz urządzenia o dużej wydajności i dużym stopniu prasowania. Nie pisze nic. Fakt, można było się trochę domyślić po kształcie, no ale no... Oj, dobra. Powinno być też napisane. Mój błąd, mail i... Dobra, kopię. Proszę, proszę. Da. Da, da, da. Co ja tu mogę zrobić teraz? Nie wiem, co możesz zrobić. Teraz coś zrobię, tylko nie co. Skąd tu fundusze ci wziąć? Sprzedać ten drugi kombajn. Czy sprzedaliśmy go już? Nie, sprzedajemy kombajn. Co? Jesteśmy aż takiej. Wyjdzie. Chwila mam. Wesła. No ale mi chłopie spadają FPS-y jak jeżdżę tym kombajnem. Spadają mi FPS-y, jak jeżdżę kombajnem. Zmień może kombajn. No, zanim tamtym dojadę. A gdzie tamten jest? Pod daszkiem. Nie wiem. Nie, ja zawsze sobie ten wykupować. Zawsze sobie będę do roboty. To daj mi kultywować, a ty weź kosz. Okej. Bo przy kultywacji mi tak nie tego, nie chciało. Nie spadały FPS-y. Gdzie jest ten, tym ciągnikiem? Dobra. Czy zjadasz? To jest rzepa, kartło. No i w tym ciągniku mi tak nie spadają FPS-y, a w tym ciągniku... W tym ciągniku, w tym kombajnie i w tamtym ciągniku, tym drugim mi spadają. Chociaż tutaj też spadają, jak jeżdżę szybko, no ale dobra. Jeszcze z tym. Już ja tu widzę, że kolega... Ajajajaj. To chyba nie zbierzemy tej strony w dzisiejszym odcinku. No raczej nie, bo może zaprezentujemy jakimś cudem, ale i tak w nocy. O ludzie! Nie, bez kitu dożer, że robię tego formata teraz. To znaczy robię formata jak będzie tego. Jak będzie się ukazywał akurat ten odcinek LS, tak więc. Nic nie stracimy, że tylko powiem na czasie.
co? Ja se kosię. Ty se kosz. No to se kosię. No kas. Przydałoby się, żeby tak o, żeby rzepak i pszenica teraz poszło w górę. No, no to poczekamy, mamy jeszcze 6 godzin. Się okaże. Trochę do kitu, że ten, że jak rzepak się zetnie, to wiem. Wow, ma... ale zjecha była. Czyli co na to wychodzi, że tylko możesz ten pszenicę? Co pszenicę? No jak już zbierzesz pszenicę, to możesz już prasować, tak? Pszenicę, jęczmień, nie, kukurydzę chyba nie. Pszenicę, jęczmień. Pszenicę, jęczmień. Ale cóż. Nie, bo z kitu trzeba będzie kupić drugi pług, bo tutaj trochę długo się tego tym jeździ. Najpierw nie kupmy tego, no, to do prasowania. Prasy. Znowu przycięcie półki. Ja tam jakoś lubię rzepak. Nie, to pewnie robi różnicę, czy nie, rzepak, czy coś. Ale no, właśnie robi, bo wiem, że jak... Po prostu wiem, że większą kasę, co nie? Rzepak zawsze droższy, to... No ale wiesz, nikt też nie będziemy sadzili tylko rzepaku. No, no jak jeszcze się ten pojawią krowy za jakiś tam czas. Dosłownie za jakiś tam czas. I tak trzeba będzie jeszcze tą kupić żniwiarkę do kukurydzy. No. Do osobniarkę. Na wszystko przyjdzie pora. No ale mić nie, ludzie. I też troszkę. A to lepiej. Bez kitu, ten odcinek chyba będzie jeden z najgorszych. No dobra, nie najgorszy. Nie, najgorszy nie. Pierwszy był najgorszy. Ale najgorszy pod względem cięcia. Po prostu ten serwer też są. Albo ty możesz mi właśnie wiesz coś tego. Albo serwery są czy to przysiążone i. No. U mnie internet to pewno nie, bo mam wszystko podłączone oprócz Skype. Wiesz, to jeszcze to nasza lunata coś może być. No. Czy uda się to jedno pole na jeden bank zrobić? Tak czy siak nam chyba foku nie styknie. Co nie styknie? Chyba kasy. Nie, czekamy aż... Tak. No nie no, czekamy góry. Aż się zmieni kasy i zmieni ten... cena. No dokładnie. I posłuchaj, to znaczy mieliśmy to orać, ale stwierdziliśmy, że za dużo czasu by było jeszcze z oraniem. Tutaj te pola. Tym bardziej, że mamy te takie małe pługi. No na razie są małe, wiesz. No potem jak będą większe, to będzie można orać tego, ale na razie nie. Na razie podziękowaliśmy. Ale z kolei jak kupimy praskę, to też nie tylko wiesz, na rzepaku też nie będziemy tylko i wyłącznie cisnąć. No nie. No tylko, że wiesz, najpierw zanim praskę kupimy, no to po pierwsze. Ale po drugie też będzie trzeba tego, nie? Widły, no. Patrzyłeś na kosztują widły, czy jeszcze nie? Nie, już patrz. To najlepsze, no. Wszystko musi być najlepsze. No, na początku nie musi, no. Oj. Sam ciągnik kosztuje 160. To od razu z ciągnikiem trzeba? Aha. Kurcz. No, jak ty chciałeś inaczej? No, myślałem, że no do... Zacznij o to dotrą, to nielogiczne. No dobra, czy to albo jest? Ciągnik, albo ten teleskopowy, nie? No. Teleskopowy kosztuje 190. No to chyba teleskopowy był lepszy, bo nawet można chyba jak utkniemy, załóżmy ciągnik na ciągnik, to można chyba ciągnik nie wybawić. No można. Tym też można, nie? No, bo ten ma wysięgnik ten z przodu taki.
się zobaczy jeszcze. Dobra, nie się z tym, ja tutaj jeszcze leżę. No i dupa i mieszkasz tam chyba kasy, bo tutaj ja pierdzielę. Zobaczymy, czy zobaczymy. Postaraj się mówić troszkę głośniej, bo bez kitu możecie na nagraniu nie słychać. Lepiej, żeby było cię głośniej słychać, jak ciszej, za cicho. No niby tak. Dobra. Spoko. No tutaj przy tym domie, przy, że tak powiem, respie mnie tnie. Nawiedzony resp. Może. Dobra. Idę do ciągnika jakiegoś tam. O, ten może. No co ty chciałeś? Co nic, no idę po ciągnik, bo przyczepę, nie? Tam aha, bo ty skusiłeś? Idę wywieźć tam. Znaczy nie pójdę, tylko przygotuję się do wywożenia. Myślałeś, że ty jeszcze kosisz, a ty już żeś... No... Ja skończyłem, człowiek. Szybki jesteś. To małe pole było tak, że wiesz. No to może dzisiaj się w 35 minutach zmieścimy, już jest 26. No na razie 26 chyba. 26,5 prawie. No. Najwyżej no, dokończę ten tutaj, no, jak się nazywa. Bronować, użyźniać w tym, w kolejnym odcinku. Albo poza nagraniem. No właśnie, zobaczymy jeszcze co napiszecie, nie? No. I tak, 21:25. No to poczekaj jeszcze chwilę, i tak zanim tutaj dojedziesz, to trochę czasu nie. No ja już jestem. Aha. Już jakoś szybko mi w tym odcinku wszystko idzie. No to nie wiem. No poczekam jeszcze. Ile my tu mamy tego przypadku? A z tymi belkami okrągłymi dwoma nie wiem co zrobiłby. Właśnie też nie wiem. No, chciała się gra. O, ja też. Tak fest urwał. No. No, dobra. No wszystko koreskwa jest, proszę ja siebie. Bez kitu. Będzie trzeba się... Nie, to człowieku... Nie ma co. Będzie trzeba się oddalić od razu. Znaczy nie wiem, chodzi... Że tak się jak nam nie styknie. Aha. No chyba, że podrośnie cena zaraz. No tak czy siak chyba na polskie. Nie, to dobrze, no ale... Ile mamy niby ton? No rzepaku mamy zaledwie 4 tony. A teraz kosztuje ile rzepak? Rzepak kosztuje 4700. Więc ile no, to jest 15? Jakby podrosło z 1000 wystarczyło może. Nie, nawet 10 to by nie starczyło. Ile? O 1000 nawet, jeśli by podrosło, to i tak by nie starczyło. No tak czy jak nie starczy. No właśnie. Chyba, żeby pszenica, nie wiem, jakoś olśnienia do kurde do kupy. No właśnie, chyba, żeby pszenica jeszcze podrosła. No, można jeszcze... Nie no, kombajn chyba nie będziemy sprzedawać. Będzie padało zaraz. Co nie? Co? Mówię, że kombajn chyba nie będziemy sprzedawać. No chyba nie. Pierwszy raz w LS-ie 11 będę przeżywał deszcz zaraz. Chociaż czekaj, zobaczę, który jest lepszy, ten żółty czy ten. Żółty jest lepszy od zielonego. Aczkolwiek niby żółty jest lepszy, ale mniej warty niż ten, co jest gorszy, czyli ten zielony, a on jest ten zielony właśnie więcej warty. Czekaj. Pod każdym tym jest lepszy żółty. No, żółty jest lepszy. I większy zbiornik ma, i większą moc. No właśnie, też tak myślę. Koni. Możemy zrobić tak, że sprzedamy na razie zielony. Słuchaj do końca. Zielony sprzedamy, będą na przykład na odcinkach, że na przykład ty będziesz coś tam używać, coś innego, tak dalej, tak dalej. A jak będziesz ten, nie wiem, tam już w którymś tam odcinku, że będziemy to wielkie te pole, co nie? Już tak się będziemy już wtedy mieli tyle kombajnów, że... Ja bym tak lepiej sprzedał, bo i tak byśmy pokazali w tym odcinku, nie? Tak, sprzedaj ten pierwszy, ten zielony kombajn i sprzedaj żniwiarkę do tego Lizarda. Z
żniwiarkę też ten? Tak. To jest ta pierwsza żniwiarka, też ta zielona, nie? Kiedy jest maszyna? Tak. Nie, też w kombajnie. Ale niby tak. Zielona. 6,5 niby, no ale zawsze coś. Ty, a czekaj, a ta zielona... Ta zielona podchodzi do tego żółtego, czy nie? Co? Jedna jest do żółtego, żółta jest do żółtego, zielona do zielonego. Ale właśnie, czy ten zielony, ten kombajn, znaczy żółty kombajn, czy udźwignie tą zieloną? Chyba ta. Lepiej sprawdzić chyba. No, bo ta zielona jest lepsza od żółtej. Większa jest? Ma szerokość. Aha. Znaczy, to... czekaj. Zobacz. Zobaczymy na ceny. Dziwnie. O, ty patrz, pszenica poszła do góry. Ale za to rzepak poszedł w dół. U mnie pszenica poszła w dół. Nie do góry. U mnie pszenica jest za 2099 u browara i w mury. No. No. No, u mnie poszła w dół, u mnie była większa cena. Dobra, to czekaj, to idę szybko po tamten. A nie ma kukurydzy ani nic, nie? Nie. Gdzie jest ta w ogóle? Bo jęczmień poszedł do góry za 498. Ale jęczmienia już nie mamy, tak? Nie, dobra, wiesz co? Właśnie kurde, nie wiem. Pszenicy dobra, pojadę tym szybko kombajnem na nasze pole. Szybciutko. A gdzie jest ta zielona żniwiarka? Nie. Na podwórku? Zielona? No, do tego zielonego traktora. No to nie wiem, tam gdzie zostawiłeś kombajn. Aha, no tu na podwórku. No trochę by mógł być szybszy, ale tak czy siak jest lepszy od zielonego. Hmm. Ale trochę nielogiczne, co nie? Że jest lepszy, a jest mniej warty niż ten, co jest gorszy, a ten gorszy jest więcej warty. Bo to stary po niemiecki. Po niemiecki, po niemiecki. Ale tam idzie bajta. Nie, spać mi się chce teraz. No jeszcze młoda godzina to. No w grze nie jest młoda. No a tam grze. No, przestało już lagować tak w części. Nie wiem już. Nawet przy spawnie. Ja polecę z tą pszenicą zaraz, jeszcze z tym. O, jeszcze macie do wyboru tego. Jeszcze macie do wyboru, do zagłosowania, że tak powiem, Minecrafta. Zwykłą taką serię. To ci chcą, tak? No, no, no. Właśnie, też napiszcie, jak chcecie, czy jeden z nas ma nagrywać jakieś tam dane gry, czy nie. Czy na przykład, jak chcecie, będziecie już chcieli Minecrafta, czy ja mam czasem, on, Światek ma czasem, czy tak, czy tak na przemian. Tak na zmianę po odcinku, czy po dwa odcinki, jakoś tak. Napiszcie, co to. Komentarze są po to, by napisywać, nie? Na plebu też możecie pisać. Hmm. Wam tam nie zabranie. No ale na komentarzach lepiej, bo mogą sobie po tego, nie? Po konwertować między sobą. No, łatwiej mogą się. No. Tam mogą się dogadać. Na pewno do nas jak piszą, to się z innymi nie dogadają za bardzo. No dokładnie. Dobra, jadę z tym. Kombajnem. Ty kultywujesz, tak? Tak. No, tam cię widzę. No, trochę tutaj zostało tego zboża po w tamtym skoszeniu, bo było jeszcze niedojrzałe, no ale cóż. Nie chce mi się tutaj dosłownie trochę tego zbierać. Kurde, ciemno to ja nie wiem, gdzie jest. Możeś podjechał i spadł na FPS. Przepraszam. Kiedyś nie wiem, jak tu jest. A, dobra, pyka. Ej, zielona do żółtego pyka. No to nie. Czyli sprzedawaj ja żółtą. No. A, gdzie żółta? Żółta za 5500.
Dobra, zawsze to coś nie. No. Okej, okay, to ja teraz jadę z rzepakiem szybko. Ja mam 20 tysięcy przy sobie. To tak przysyłaj grę. Bo zaraz się okaże, że ten rzepak to sprzedam i będzie ok. Zostawię sobie 250 dzieko. O! Jeżdżemy w murek wjechał. Brawo. Dobra, pójdę lecieć. Jak młyna? Czy jeszcze raz dla pewności dasz mi wiarę? Znaczy, praska. 120 tysięcy. Dobra. A nie, to styknie chyba. Chyba, zobaczę zaraz. Zaraz się okaże. No bo odcinek już trwa 36 minut prawie. 35-50. Także żeby do 40 się złapać, nie wiem, 45. 45, bo 45 jest taki nasz, powiedzmy, że każdy odcinek ma prawie 45 minut. No ale to naprawdę już wtedy max, bo to, żebym zdążył to jeszcze obrobić. Zanim no, bo resetu konta. No. O, ale dupa człowiek już szła. Idę tu. Idę sobie, kurde, za nim. Masz w ogóle twarz? Nie! Zrobić ci screenshota? Staffi do... Zrób, zrób i dodamy do tego. W komentarzu, pod opisem, w opisie. Tylko, że ona ma jakby taki lekko męski zarys twarzy. Lekko? Nie, ja od niej idę, bo ona ma chyba brodę, chłopca. No, no, no bez kitu, idę i tak patrzę tam bliżej, nie? Tam balonim, o, następny. O, a ty już nie masz. Ona jest krzywa. Chodzi jakby... Ona ma klapki? Jak potrafiam chodzić, że... Nie, dobra, idę sprzedać lepiej zboże. Ci sprzedawaj, bo się nie zmieściły w tym czasie. Nie, że pracowali. O, następna jakaś, czekaj, czekaj. Sprzedawaj, bo się nie zmieściły w czasie. Nie, przed... Tato w ogóle, kurde mocno. Dobra, lecę. Już teraz tak na serio. Już jestem koło młyna. No to dobrze. No ej, no miało padać i co, nie pada? No niby teoretycznie wiesz, jest godzina i pada niby nie. No. Jest to teoretycznie. Dobra, stój. Kurde. Ja! Co? Czy może z pszenicą zapierdzielać? Ja mam 7 tysięcy przy sobie. 7? To i tak za mało, bo mi około 2000 się zabraknie. 7814. Ale chłopie, w tym odcinku ja też brak. Kurde. Wszystko co do grosza. Tak to jest, jak się fejla popełni. No, no. Tak szybko. Bo sprzedaje się chyba za 50%, nie? Za 50%. No, jak coś kupisz i potem chcesz to sprzedać, to za 50%. No tak, tak, tak. Dokładnie. Jęcz mi, proszę, ja ciebie nawet jest. Kurde, jęcz mi by. Jęcz mi, jęcz mi nie ładnie kurde, opłaca niż rzepa. No. Bo po pierwsze, że jęcz mi, jak podrośnie, to już nawet spoko cena, bo u mnie jest 4200 prawie, nie? No, u mnie jest taka sama teraz. No, spoko cena, jeszcze przez zdjęćmy ja można robić teraz belę, znaczy w sensie tutaj. No. To też jest jakiś tam dochód, nie? No, to jest tam jest. Dobra, prześlij pan, bo ja nie wiem ile mam załadować tej przemysł. Została mi złotówka. Ja pierdzielę 1500. Ja nie wiem czy wszystko nie załadować. Jak tam chcesz. Wszystko bój. Tylko żebyśmy mieli trochę kasy, żeby tego. Żeby było można kupić potem do siania, to znaczy no tak. Tego wszystko wezmę. Nasiona czy co? Się okaże potem, że zostaliśmy bez grosza i trzeba będzie sprzedawać wszystko. Aś kurę, całą szczepę. Dobra, 4000 z tego wystarczy. 4000 przynieść jeszcze z silosa.
Stąd się też bym załadował. No, nie wiem, czy na 50% bym z tego skultywował. No już chcesz, może. Ej, Światek. Co? Weź, zostaw już tą kultywację i podejść od razu pod shopa. Znaczy pod sklep pustym tym dzionikiem, bo ja mam szczepę, więc ty sobie już weź już tą praskę. Jak już to działa, i pokażemy. Nie, już nie. Już 40 minut jest, dobra, tam dojedziemy. No to już podejść pod shopa. Aj. No już jadę. Dzionikiem. A co to ksiądz? Nie, dobra, nie, nie. Nie zaczepiam, przechodzi. Szkoda, że auta nie jeżdżą. Niby jakiś tam... Coś tam Renault, czy co to jest? Coś tam niby przy garażu jest, ale... A ja wiem. No na singlu jeżdżą, na multi coś jest nie tak. No. A powiem szczerze, że na singlu to ja tak nie wiem. No ja też. O. Kupiłeś to na pewno? No nie, no jeszcze dojeżdżam, spokojnie. No to kupu, ja tu już jestem. No to dobrze. Ludzie, jak ty płaczesz, Światek, uspokój się. Dobra, teraz już. Wysypuję się i kurde, krzywo zajechałem. Teraz jest. No. Dobra, leci. To leci, leci i nie doleci. Okej. Okay. Jak to w ogóle wygląda? Już jest. No właśnie, bo przycięło. No mnie też przycięło, jak próbowałem, ale już jest. No nie, już nie. Ale czarny dym leci z komitego, z rury. Zostało mi jeszcze prawie 12 tysięcy. No u mnie 13. To zajadę jeszcze na tą farmę. No zajeżdżaj na tego, na podstawę. Aha, mieliśmy na tym, na skoczni się pożegnać. Na skoczni? No to polecimy jeszcze BMW tam swoje góry. No. I podczas lotu akurat zakończymy. No to tak. Dobra, dojechało. No ja ale mnie tnie jak chodzę. Ja już widzę z ci los. Znaczy, jak chodzę bokiem, to nie, ale jeżeli chodzę przodem, to mnie tnie. Ale to dziwnie wygląda. Co? Żółty kombajn z zieloną... Żniwiarką. Coś tam wygląda, ważne, że ma być dobre i ma większą tą. Dobra, ja się... W końcu ta żniwiarka teoretycznie chyba o 1 metr jest szersza, nie? No dobra, mniejsza z tym, dojeżdżaj, bo już 43 minuty ponad. Idę. Ja już jestem w swojej kładrze. O, jesteś. To uważa, że Światek sześć panikuje i straci swoje łapka w górę. Dobra. Patrz, jakie się smoka padło tutaj, o. No, zarąbiście. Za mną, no. Panie Majerz. A, kurde, rzekł driftarzem walną. Nie wiem, jak tam dojechać po drodze, tak więc jedziemy na skrót. O, tu mamy trawę do skoszenia. No tam też mamy, jak się dojeżdża. Także trzeba też żniwiarkę, a tu trawa chyba jest potrzebna do tego... Do krów. Do krów. To już tu? No. A, co nie? Idealnie! Co idealnie! I co to jest? Łuk? Co to tu? Nie, tu krzyżę. O, trzeba pa tutaj. Co? Co tam masz? No ten. Co tam masz, co tam? Fotel mam. A nie widzę go. Plażowiczowy człowiek. Tylko szkoda, że nie można siadać. A co to jest tam na tym? Jakaś latarnia? Co to jest? Gdzie? Na tej wyrzepce? Tam w lewo. Nie wiem, chodź tu na górę. O, patrz, to jak będziemy skakać na to, tam o. Tam o? To nie wiem. Wiadukt i coś tam jeszcze. Nie wiem. Dobra. Trzy. Czekaj. Dobra, nie no, podsumowanie, no to co, no... Praktycznie... No to podsumowuj. No to nic. Jesteś tym dobry. Praktycznie... Aj! Spadłem. Praktycznie nic nie zrobiliśmy oprócz fejla. Co nie zrobiliśmy? No dobra, no z tego zrobiliśmy... Moją krwią żeśmy, żeby był tylko kurde kupić tą. O, fuck.
Brawo. No, sprzedaliśmy trochę zbóż i w ogóle kupiliśmy przyczepę i praskę. No Tak, i tą drugą praskę. skultywowaliśmy trochę. Tak, i no, komentujcie tam na te pytania, odpowiadajcie, co wam już zadaliśmy. Dokładnie, macie do wyboru LS-a, Terrarię, Minecrafta i Audiologii. Chyba, że chcecie to i to, ale to już nie będzie tak często jak coś, wiecie. No Jak już chcecie na dokładnie. przykład 3-4 rzeczy, także nie spodziewajcie się tego co 1-2 dni, nie? No. Właśnie. Dobra, tak więc lecimy na dół i w locie się żegnamy. Pa, pa! Cześć. Wow. Nara!